Jesteśmy w miejscu, które chcielibyśmy zrewitalizować z myślą o młodszych, najmłodszych mieszkańcach Opola, o młodzieży, która mieszka na tym tutaj po sąsiedzku dużym blokowisku osiedlu Armii Krajowej, na tym kawałek dalej osiedlu Malinka. Jest tutaj mnóstwo młodzieży, która na co dzień po szkole mogłaby znaleźć alternatywę dla spędzania czasu przed tabletem, przed komputerem i nie tylko, rozwijać swoje talenty, umiejętności. Bo funkcjonuje tutaj od lat Młodzieżowy Dom Kultury i Biblioteka, ale chcielibyśmy poprawić zaplecze, rozbudować i dać więcej możliwości. Zresztą jak przyjdziecie Państwo po samym budynku, zobaczycie, że wymaga to sporej renowacji i te warunki, w których ćwiczy również zespół PECH, nie są warunkami z marzeń. Marzeń tych, którzy tutaj prowadzą, tak jak pani dyrektor i jest też pan dyrektor, widziałem wicedyrektor, prowadzą zajęcia z młodzieżą i nauczyciele i na poziomie marzeń tych dzieci, które tutaj przychodzą. Mamy gotową dokumentację, projekt, jesteśmy też posłowie z panem marszałkiem województwa, więc jest szansa na fundusze unijne, które mogłyby sfinansować to zadanie, przebudować kompletnie to miejsce w taki sposób, żeby rzeczywiście po sąsiedzku młodzież mogła z tych miejsc korzystać i nie tylko. To miejsce jest szczególne, ponieważ od 1997 roku tutaj prowadzimy zajęcia w dawnym przedszkolu, więc nie jest to obiekt przystosowany w pełni do zajęć, jakie proponujemy dzieciom i młodzieży. Radzimy sobie, natomiast ta koncepcja, która powstała 2-3 lata temu, w pełni satysfakcjonuje zarówno tych, którzy prowadzą zajęcia i uczestniczą w zajęciach obecnie, a jest tutaj sporo, mówił pan prezydent o zespole PECH, są pracownie ceramiczna, jest szkło artystyczne, jest akademia przedszkolaka, są szachy, jest akrobatyka, są teatry, więc tych działalności jest bardzo dużo. Natomiast nowy obiekt sprawi to, że będziemy pracować w godnych warunkach, ale też będziemy mieli szansę na nowe formy. Mianowicie, tak jak pan prezydent powiedział, powstanie tu sala, duża sala widowiskowo-kinowa na 200 osób ze szczególnym urządzeniem, z mobilnym ekranem, mobilnym systemem kinowym, które będzie mogło funkcjonować również jako kino plenerowe w amfiteatrze, który powstanie przy obiekcie. Obiekt jest wyjątkowy pod względem kształtu, ale również i funkcji, jakie będzie spełniał. Będzie połączony łącznikiem ze starym budynkiem, będzie posiadał zarówno pracownie taneczne, pracownie fotograficzne, studio nagrań, ale także będzie strefa dla mamy z dzieckiem, będzie kącik zabaw i animacji dla tych najmłodszych uczestników zajęć, ale również będzie można tam przyjść, posiedzieć w kawiarni, która będzie udostępniona, będzie przestrzeń do organizowania wystaw, będzie bardzo atrakcyjny, myślę, plac zabaw na tym naszym terenie, który jest do zagospodarowania. Cały obiekt będzie otwarty na miasto, czyli nie będzie ogrodzony, nie będzie wydzielonym terenem, tylko będzie to przestrzeń służąca zarówno uczestnikom zajęć, tych, którzy będą przychodzić do nas na stałe formy, jak i również będzie dostępna dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Dodatkowo my jako MDEK zyskamy możliwość organizowania wszystkich konkursów, które w tej chwili robimy i projektów dla przedszkoli, dla szkół w naszej sali, w sali 200-osobowej, profesjonalnie wyposażonej, bo przewidujemy tam profesjonalną aparaturę i muzyczną, i akustyczną, i oświetleniową. Także powiem szczerze, jeśli te decyzje się sfinalizują, to marzenia nasze się spełnią w 100% i na to liczę i będziemy czekać, że tak się stanie. Okay.